Pafle dało się nabrać. Dobrze, że ten magnesik nam przykleił na te drzwi. Michasia, widziałaś mój magnesik? Jaki? No ten, który dostałem od mamy w kalendarzu adwentowym, taki. Nie widziałam, może mama gdzieś go dała. Aha, Marzena! Pokaż. Masz. Czego ty znowu chcesz? No ten magnesik, który mi dałeś w kalendarzu, ten złoty, gdzie on jest? No, proszę. Tutaj go dałeś. Widać go jak byk. Ja go tam dałem? No a niby kto? Michasia, może ty go tam dałaś? No co ty, ja? Nie! Ostatnio często się pytacie, czy króliczki już się przeprowadziły na nowe mieszkanie na stałe. Powiem wam, że jeszcze nie, musimy trochę poczekać. Na razie tutaj przyjdzie z nami na weekendy, żeby się przyzwyczaić. Michasia, a drajbet dajesz do prania? Nie, tylko kuwety mieniam i siano im dam. No to okej. A właśnie, Marzena, zapomniałem ci powiedzieć, że sąsiada spotkałem. No i co? No mówił, że przyjdzie po paterę z pierniczków. Uff, to dobrze, że ją umyłam. A mówiłem ci? Co tam gadacie? No tata mówi, że sąsiad przyjdzie dzisiaj po paterę z pierniczków. No, może znowu przyniesie Mikołaja. A, i jeszcze jedno, choinkę mi oddał. Jaką? No tą, którą mu dałaś. Twierdzi, że kot mu ją obgryza. I szkoda, żeby się zniszczyła, no wyobraź sobie. Ale numer. Zorientował się. I po waszym tajnym planie, idę po choinkę. Ale z niego cwaniaczek. Niby kot mu obgryza. No, poczekajcie. Proszę, oto wasza choineczka. O. Ja coś wykombinuję. Proszę, wasza choineczka. Daj mi ją. Masz. O, proszę. No, to dlaczego ci go wam tam zwrócił też? Pokaż, jest to tutaj. Tego się można było spodziewać. Ale światełka działają. No światełka może działają, ale co z tego? Mamo, gdzie są kartony? W sypialni. No to wiem, ale gdzie? No za materacem stoją. Już mam. A co pakujesz? Szykuję niespodziankę. Dla taty prezent na święta. Nie, dla sąsiada. Pokaż. Wow, nieźle. Pokażcie. Zobacz. Ale to myślę, że nie. Poczekajcie, mam lepszy plan. Tata się wkręcił. Zobaczcie, to będzie idealne. Co to? No słownik, który dostałem od mamy, ale do środka będzie można włożyć mikrofon. O, proszę. Ale przecież on się zorientuje. O ile korzysta ze słowników. Nie ma co marudzić. Działamy. O, tu włożymy do tego kartonika i będzie kolorowo. Daj, zapakujemy. Masz. Trzymaj ten karton. O, to wypełnij to piankami. Masz jeszcze klucze. O, zamknij tu nam wszystko. Myślę, że ten prezent będzie w jego stylu. No, zobaczymy. A, już coś trzeba zrobić z kluczami. Marzena, co ci jest na obiad? Marek, dzisiaj twoja kolej. No ale ja pomysłu nie mam. Widzę, że rosół jest. Rosół jest na jutro, zostaw go. Tato, z czym problem? No nie wiem, co na obiad ugotować. Dzisiaj podobno jest moja kolej. Poszukaj na TikToku, tato. Na TikToku? Poczekaj. Od kiedy przepisy są na TikToku? Masz. No ale czy my mamy te składniki? Marek, zanurkuj w lodówce i zobaczysz, czy są. Moment. Feta jest. Pomidorki są, ale makaronu nie ma. Marzena, gdzie jest makaron? A od kiedy makaron się w lodówce trzyma? No w lodówce mi kazałaś nurkować. Makaron jest tu, a oliwę masz tu. Okej, jeszcze 5 minut i makaron będzie chyba miękki, bo jakoś taki, nie wiem, twardy czy co? Mamo, chodź pomożemy tacie. Racja, bo jeszcze dzisiaj obiadu nie będzie, chodź. Tato, pomożemy ci. Marek, nadchodzimy z pomocą. Ale tu pachnie, Marek. Wow, makaron kipi. A gdzie ci kipi? Spokojnie, wiecie, tylko przyszły już od razu wszystko kipi. O, pomidorki jeszcze muszę przygotować i resztę. Ty jeszcze tego nie przygotowałeś? No na razie tylko sprawdzałem, czy są składniki w lodówce. No to ciekawe, jaki będzie obiad. Marek, znowu kipi makaron. A gdzie ci kipi? To tak się gotuje, Marza, ty makaronu chyba w życiu nie gotowałaś. To tak musi być. Dobra. Pomidorki, feta i co jeszcze? Czosnek i oliwa. Marzena, gdzie mamy czosnek? Tu czosnku przecież nie ma. Ojej, Marek, zaraz ci dam. No co ty nie widzisz w lodówce rzeczy? No gdzie tu jest czosnek? No na dole, właśnie w tej szufladzie. A, co? No to jest czosnek. A co ty, ja czosnku nie znam, daj spokój. To jeszcze oliwa. No i gotowe. Tak, marudzo ma. Co to za makaron?
No i po wszystkim. Tyle marudzenia. Pewnie sąsiad idzie. To ja mu otworzę. O, dzień dobry. Dzień dobry, pani Marzenko. Mąż już mówił mi, że pana dzisiaj spotkał. I tak, przychodzę, pani Marzenko, po tą paterę z pierniczków. Żona upiekła kolejne pierniczki i nie ma ich gdzie teraz dać, więc ta patera jest tam bardzo potrzebna. Oczywiście, to zapraszam. Ooo, a co to? Wyprowadzacie się państwo? A nie, to tylko uporządkowaliśmy rzeczy i włożyliśmy w te pudła. A, rozumiem, no tak. Teraz będzie większy porządek, to zapraszam. Dziękuję bardzo, dziękuję. Idziemy. O, dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Uff, jest. Ostrożnie. Ona jest taka piękna, że szkoda byłoby ją zniszczyć. Oj, ale tu piękne zapachy, pani Marzenko. No wie pan, dzisiaj mąż gotuje obiad. Rewelacja, aby się tylko moja żona nie dowiedziała. Nie ty, że pierniczki, też obiady bym musiał gotować, panie Marku. Powiem panu rewelacyjny przepis. Pomidorki, feta, makaron, oliwa i tyle. Marek, zapomniałeś jeszcze czosnek. Tylko tyle? No tak, bardzo prosty przepis. Muszę to przemyśleć. A, jeszcze w kwestii choinki. Tak, właśnie mąż mi mówił. Prezent dla sąsiada. Wie pani, jak to jest z kotami? Doskonale pana rozumiem, nasze króliczki też mnóstwo ogryzają. Proszę, tutaj dla pana prezent z okazji świąt. O, nie trzeba było. Mamy nadzieję, że tym razem kotek nie będzie obgryzał. To jest tylko taka mała niespodzianka. Bardzo dziękuję. Mamy nadzieję, że się przyda. To zobaczmy, co to jest. Uuuu, słownik, żonie się przyda. O, zapomniałbym, żona chciała w końcu państwa poznać. I prosiła, żebym zapytał, co państwo robicie w święta nadchodzące. Jeszcze nie mamy planów. Bardzo byłoby miło. Będzie okazja poznać pana żonę. Świetnie. Żona się na pewno bardzo ucieszy. Zatem dam państwu znać, co i jak. Oczywiście, czekamy. O, nareszcie bardzo miło będzie poznać pana żonę. To do widzenia. Do zobaczenia, panie Marzenko. Znowu pewnie coś tu schowali. Pewnie paple im podpowiedziały. To słyszałeś? Sąsiad chce nas zaprosić na święta. Ja myślę, że on coś kręci, z tego nic nie wyjdzie. W Zakopanem też mieliśmy ją poznać i co? A co wy tam sądzicie, to dajcie znać w komentarzu. Ja tam, Jaśka, nie wiem, otwórz mi piekarnik. Pomóż mi, o i super, pójdą. O tak, o jest temperatura, idealnie. Pychotka. Z twojego przepisu. No i o czym znowu tak gadacie? A nic, Marzena, właśnie mówimy o tym spotkaniu z jego żoną, ja w to nie wierzę. Przecież wyraźnie mówił, że żona chce nas poznać i chętnie się spotkała w święta. W Zakopanem też się mieliśmy spotkać i co? No i mówił, że żona jest zmęczona. Jestem ciekawa, co o tym widzowie myślą. O, ktoś znowu idzie, otworzę. Ciekawe, kto tym razem. O, to pan. Co się stało? Nic, pani Marzenko, zapomniałem zabrać paterę, po którą przyszedłem. Rzeczywiście, Michasia, przyniesiesz paterę, sąsiad zapomniał. Tak, już niosę. Proszę. Dziękuję bardzo. Zatem do widzenia, do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Jestem ciekawa, czy sąsiad dotrzyma słowa i poznamy jego żonę. Mam nadzieję, że tak. To na dzisiaj to już tyle, zostawcie łapki w górę, no i co do następnego odcinka. To na razie, pa!